Waj, odwaj, waj! Jeśli śledziłeś mnie, wiesz, o co gramy. Wkraczamy w pierwszy dzień Rainbow High, szkoły sztuk wizualnych numer jeden w gdziekolwiek. A więc, kto jest gotowy sprawdzić? Wow! Oni też tu są? Nie. A może? Przepraszam. Czyżbyście nas podglądały? Nie. Troszkę? Violet Willow. Nadaje online swój reality show The Vi Life. Na pewno go znacie. Nie. I tu nie wolno niczego filmować bez pozwolenia. To pozwolenie. Mam 500 000 followersów we wszystkich mediach. Ja jestem platformą prawdziwą. Cześć! Jestem Sunny Madison, najlepsza przyjaciółka Violet. Uwierzycie, że weszłyśmy do Rainbow High? Jesteśmy jak zdolne bliźniaczki. Tak, no może jednak oprócz tych bliźniaczek. Ja jestem Digital Media Focus, a ona Computer Animation. Zaraz, znam wasze imiona. Jesteście na naszym piętrze. Mamy się wami opiekować. Starszaki na służbie. A skoro starszaki tutaj rządzą? Avery, Aiden i Ainsley. Wszystko może się wydarzyć. Ale jednak się dowiecie. Tam są wasze pokoje, dwa piętra wyżej. Narka! Hashtag Rainbow High Cell. Słyszałaś go? Tędy! Idziemy! Co tam? Boisz się nowych koleżanek? No! Dajesz! Hej, jestem Ruby. Jade, Bella. I jeśli chcesz poczuć się lepiej, to Jade im nie zrobiła makijaż. Mój talent do makijażu jest wielki i straszny. Chwileczkę! Ty jesteś Violet Willow? Mój kanał żyje dla ciebie! Szacun dla influencerki! Selfie idzie na twój profil. Orientuj się! Ty je pomalowałaś? Kiksy na zamówienie! Robię je i wiele innych rzeczy. Wszystkie razem i uśmiech! Tak! Selfie pierwszego dnia! Rainbow High, dzień pierwszy na moją listę. Mówimy! On jest! On jest! Ale super! Idź tam, gdzie znajdziesz to. Potem poszukaj czegoś, co Violet sponsoruje. Sponsoruje? Ma tego tony. Jej zdjęcia zdobyły wiele nagród, ma mnóstwo followersów i jest główną influencerką. Jej filmiki są super, najlepsze. Naprawdę tak myślisz? Tak, każdego wspiera. Teraz przenieśmy tę energię do salonu, gdzie jest nowa wskazówka. Nie myśl o tym, Vi. Nie myśl o tym. Co wy wyrabiacie? Jeśli wszyscy to robią, to już nie żart, tylko trend. Chcesz dołączyć? Nie boicie się kamery? Uwielbiam ją! Podtrzymaj mi plecak. Hejka, kochani! Dzisiaj ja i moje kumpele udzielimy wywiadu pani Crystal Bailey, to redaktorka naczelna. Cześć wszystkim! Każdą z dziewczyn zapytam o to samo. Dlaczego to właśnie ty zasługujesz na artykuł w kadrze? Życie jest sztuką. Jestem artystką dnia codziennego. Każdy może się nagrywać, tak po prostu, ale ja pracuję ciężko, żeby szło za tym przesłanie. O, właśnie opublikowałam fanom pani wizerunek! Podpiszę pani zgodę? Dzięki, Violet. Wiemy, że żeby sztuka się liczyła, musi być widoczna dla wszystkich. A Maja ma zawsze świetne pomysły. Nigdy się nie poddaje, a dzięki niej my też się nie poddajemy. Dużą część czasu spędzam online, a to wielka presja, żeby zawsze być w gotowości. Łatwo pogubić się, co jest prawdziwym życiem, a co fikcją. Lecz dzięki przyjaciołom wracam na ziemię. Są moją prawdą i moją tęczą. Przyjaciółka zasługuje na okropne obcięcie włosów. Chcę się oszpecić pod miskę czy na irokeza. Violet, stop! Nie jesteś okropną przyjaciółką. Co ci się w ogóle stało? Stało się to, że ty czujesz do mnie niechęć od pierwszego dnia szkoły. Nie, to nieprawda. Jedyny raz, kiedy byłam na ciebie zła, to kiedy prosiłaś, żebym dała ci frytkę. A nigdy nie kończy się na jednej. Przepraszam. Strasznie się poczułam, bo za twoimi plecami umawiałam się, z kim będę w pokoju.
A tym bardziej, że nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. Ach, teraz rozmawiamy. No tak, naprawdę było mi przykro. Na początku, ale potem zdałam sobie sprawę, że masz rację. Zobacz, ile wspaniałych przyjaciół zdobyłyśmy. I myślę, że mieszkanie osobno wzmocniło naszą przyjaźń. Naprawdę tak uważasz? Tak! To znaczy, jeśli nie masz pretensji za tę sprawę z Ainsley. Ani trochę nie jestem zła. Zdaje się, że jestem zazdrosna. No to opowiem ci o tym wszyściusieńko. Z detalami. Nawet narysuję ci obrazki. Dziękuję, Sunny. Twoje narty! Czekaj, a może moje narty? Nie jestem pewna. Mama je przysłała. Ech, zasady narciarskich bestii mówią, że zostawiam swoje narty w twoim domu, a ty zostawiasz swoje w moim domu, a więc muszą być moje. Powiem swojej mamie, żeby wysłała twoje. Będziemy mogły pozjeżdżać razem. O, narciarskie bestie szusują razem. Dzień dobry, Karmo i Violet. Obie macie napisać swój pierwszy artykuł dla Kadru. Ekscytujące. Zróbcie to ładnie, a obiecuję wam stałą współpracę. Karmo, przeprowadzisz wywiad z Jet Dawson o jej pasji i miłości do tkanin. Tak, znamy się z Jet i chętnie z nią pogadam. Zapytam o wszystkie szczegóły jej związku z brytyjskim gwiazdorem rocka. A Violet, ty zajmiesz się historią herbu Rainbow High. A herb to jest... co? Skąd wziął się ten nasz herb? I co on oznacza? Mam się grzebać w historii. Ojej. Na pewno będzie porywająco. Och, pani Wright, czy to znaczek z herbem szkoły? Skąd go pani ma? Trzeba na niego zasłużyć. Nie można go od tak dostać. No tak, ale próbuję napisać artykuł na jego temat, więc... Czy jeszcze coś może mi pani powiedzieć? Najlepiej, gdybyś poszukała odpowiedzi sama. Mogę ci tylko polecić wizytę w naszym szkolnym archiwum. To my mamy archiwum? Brzmi starodawnie. Tego mi trzeba. Gdzie to jest? Mówią, że ukrywa się w zasięgu wzroku, lecz tylko ten, kto szuka, jest w stanie dojrzeć światło. Zna pani więcej szczegółów, które są bardziej szczegółowe? Coś jak mapa? Każdy uczeń w Rainbow High ma mapę, która mówi mu skąd startować. Ale trzeba być gotowym do podróży. To najważniejsza część. I wtedy po prostu wyszła z pokoju. To dziwne. Takie tajemnicze. Nie mam bladego pojęcia, co powinnam o tym napisać. I gdzie mam znaleźć mapę, którą każdy student Rainbow High powinien mieć. Czekaj. Jeśli dobrze pamiętam, to w regulaminie ucznia jest mapa. Gdzieś tutaj. Teraz archiwum? Nigdzie nie ma napisu archiwum. Pani Wright powiedziała, że jest napisane skąd zacząć, a więc może przy jednorożcu, gdzie jest napisane zacznij tutaj. I nawet jest namalowana tęcza! Fajnie! Mogę iść z tobą? Proszę! Będziemy mieć przygodę jak w filmie. No pewnie. Razem raźniej. Najlepsza przyjaciółka, najlepsze zadanie. Dziwne. Nie ma tajnego pokoju, tylko same szafki. Tajny pokój może być za nimi. Zobacz na mapie. Tu są same zagadki. Jakiego koloru jest każdy kolor? Biały to każdy kolor. Wybierz biały zamek. Kolory zamiast numerów. Stój! Zagadka! Każdy kolor zaczyna się od podstawowego. Czerwony, niebieski, żółty. Możesz iść pierwsza? Lepiej chodźmy razem. Herb! To jest dzidzisz herb! To przypinka. Taką, jaką pani Wright nosiła. Zgadza się. Gratulacje, dziewczęta. Wy pierwsze z całej klasy znalazłyście drogę do archiwum Rainbow High. Otwiera się. Glam jest w środku znaczka Rainbow High, widzisz? Co to w ogóle znaczy?
Jesteśmy w archiwum, zgadza się? Poszukajmy odpowiedzi. Historycznie na zewnątrz herb reprezentuje twórczość każdego ucznia naszej szkoły. Lecz w Rainbow High zawsze jest coś więcej niż widać gołym okiem. Tutaj każdy tworzy piękne i wyjątkowe dzieła, które można podziwiać. Lecz aby być wybranym do reprezentowania Rainbow High, musisz przyjąć zasady szkoły do serca. Na końcu archiwum znajdziesz nagrodę, lecz gdzie ono jest? Jaka to jest nagroda? Zacznij od tego miejsca. Znajdź mapę, którą posiada każdy uczeń. Twój pierwszy artykuł i taka świetna praca. Wszyscy mają zbiór regulaminów, ale większość z nas nigdy do nich nie zajrzała. Dziękuję, nie zrobiłabym tego bez przyjaciół. Praca zespołowa jest bardzo ważna w pracy dziennikarza. A więc, co teraz powiesz? Chcesz pisać do kadru? Może to trochę kolidować z moim kanałem o modzie, ale... Tak! Uwaga, Rainbow High, tydzień stylu life. Utknęłam w łazience. Nic takiego. Właśnie tracę najważniejszą imprezę w tym roku. Waj zaczęła już prezentację projektu? Sunny, ja nie pojmuję. Jak myśleć pozytywnie cały czas? Chyba za rzadko mówię ci, jak bardzo cię podziwiam. Wszystkich was. Dzięki za przybycie na spotkanko ze mną. Dopóki mam przyjaciół, niczego mi nie brak. Mam rację, Bello? O nie, muszę stąd wyjść. Jako influencerka naprawdę chcę być autentyczna. Lecz gdy byłam zamknięta w łazience, zdobyłam nową perspektywę i odkryłam prawdę. Ja kłamię! Dodałam raz selfie z hashtagiem bez filtra, a przecież użyłam filtra! A słynna wycieczka na Bali? To sztuczne tło! Jak ja mogłam okłamać was? A to wszystko dla lajków! Wow! Niezwykle surowy wygląd, pani Willow. Halo, jest tam kto? Dziękuję, dziękuję. Proszę, pani Wright, o kolejną szansę. Mój projekt był... prawdziwą zmianą perspektywy. Marzę, żeby wystąpić z tym na Broadwayu. Brawo, panie Willow, brawo. Bardzo dziękuję za tę nagrodę za najlepszą solówkę. Chciałabym także wspomnieć, że wszystko, co powiedziałam na live z łazienki, było częścią planu, byście z innej perspektywy spojrzeli na influencerów. Nie ma to jak budzić się wcześnie rano pełna energii i powiedzieć sobie: jestem ważna. Waj, chyba przez prowadzenie Rainbow Vision TV sodówka uderzyła ci do głowy. Cóż mogę rzec? To po prostu ekstra. Przepraszam, tylko dla występujących na antenie. Hej, jestem Mila Barrymore. Robię ci dzisiaj zakulisowe zdjęcia. Oho, robisz mi zdjęcia? Cześć, nowa kumpelo. Ja ją zatrudniłam. Mila umie wyciągać z ludzi szczere emocje i uchwycić je na zdjęciu. Przekonasz się, że ekipa Rainbow Vision TV to zgrana paczka reporterów. Którą właśnie infiltrują wrogowie? Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, ale to Fedra Westward i Simon Summers z Pacific Coast High. Ta? Ale co robią tutaj? Rainbow Vision TV musi reprezentować więcej szkół. Nie może wciąż kręcić się tylko wokół Rainbow High. Cześć, Ash Silverstone i Heather Grayson. Jesteśmy z Shadow High. Witam drogich kolegów po fachu. Ja jestem Robin. Nie dotykaj naszych arcywrogów. No weź, Violet. Zgrana współpraca to istota naszego programu. I pamiętaj, że jesteśmy obserwowani. Byłoby łatwiej, gdybyśmy po prostu pogadały z Sunny. Musimy pogadać z kimś innym. Witajcie! Naprzód, Rainbow! Dobrze, że jestem, bo znam Sunny lepiej niż ktokolwiek inny. Jak to mówią, siostry przemijają, a przyjaciółki są wieczne. Okej, mam notatki i pudło inspiracji z szafy Sunny. Po pierwsze, spódnica odpada. Nie tylko łatwo się w niej potknąć, ale zakrywa też te super chodaki i skarpetki bardzo w stylu Sunny. Żegnajcie, Tiule. To ulubiona koszulka Sunny. Świetnie, pasuje do żakietu. O, super. A może na spódnicy wykorzystamy rysunki Sunny? Tak. O, i do tego coś
obcisłego, przeciwieństwo tiulu. Może winyl? Możesz mi podać pana Snagza? Mam pomysł. Bomba! Luna! Pomogłaś im stworzyć dla mnie idealny look! Naprawdę mnie znasz! Nie, dziękuj. To nie był mój pomysł. Zgadza się. Skyler ściągnęła do pomocy Violet. Serio? O! Może powtórzę cały test? Test? Dlaczego używasz tego słowa w dzień wolny? To test na kolor i osobowość. A Maja, ostatnią rzeczą, jaką chcę dziś robić, to powtarzać ten czy inny test. Tak, pewnie. A gdzie ty w ogóle byłaś, Vi? Przegapiłaś naleśniki. A, ze Stellą chciała moją torbę. Leci na dzień do Miami swoim prywatnym samolotem. Czujecie to? Ja nie. Nie bez powodu to mini wakacje w szkole. I fajnie, że mogę z nich korzystać tutaj. Stella ma swój własny samolot? O, emotka niesamowite! Nie? Cóż, może nie tak odlotowo, ale razem z Bellą chcemy spędzić ten dzień kreatywnie. Tworzymy oryginalne dzieło sztuki dla Rainbow Union. Tak, i mamy tonę pomysłów. A ja podkręcę swoje przygotowania do świąt. W tym roku chcę stworzyć coś nowego, innego i niemuzycznego. Wypieki! Uhuhu, ekstra! A ja cieszę się tylko na przerwę od zajęć. Tak, Jade i ja uznałyśmy, że najlepszy plan na dziś to nie mieć planu. Żadnego planu. Ja jeszcze nie wiem, co zrobię, ale wiem, z kim to coś podzielę. Z Sunny! Ze mną! Ten semestr był mega i obie bardzo potrzebujemy naszego DNP dnia. Dzień dla najlepszej psiapsiłki. Tak! A skoro już po śniadaniu, czas na akcję! Od razu! Miłego dnia, psiapsi! Na razie! O nie! Nie, 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 nie! To najgorsza rzecz na świecie! Czy to taki żart, w którym udajesz, że wpadasz w panikę, żeby sprawdzić reakcję swojej kumpeli? Nie, to nie jest żart, Sunny. Nie mam telefonu. O nie! Mój telefon nagle zniknął. Pamiętam kursy na temat pomocy w nagłych wypadkach. Najpierw głębokie oddechy. Wdech i wydech. Dobrze, teraz przypomnij sobie, gdzie ostatnio widziałaś zaginioną osobę. Ach, telefon. Nie wiem, chyba przy mojej szafce przed śniadaniem w Rainbow Union. Tak! Misja szafka! Wszystko gra, a teraz dlaczego byłaś przy swojej szafce? Żeby wziąć torbę plażową dla Stelli. A, czyli torba pełna kieszeni. Czy telefon mógł być w jednej z nich? Może, ale muszę wiedzieć na pewno. Stella Goma! Co? Skąd wiesz tak szybko? Bo pisałam do Stelli, sama zobacz. Trzeba go odzyskać. Na lotnisko, już. Stella już się opala. Jak? Ale wraca wieczorem. Wieczorem? O! Będziesz dzielna? Jasne. Obiecuję, że cię czymś zajmę, dobra? Dzięki. A teraz chcę, żeby mój telefon dodał w statusie, jak słodka jest moja psiapsi. O! Co to za bajeczna niespodzianka! O, jakie piękne. I chyba musimy to włożyć z powrotem do szafki. To dziwne. Jest pusta. I nieźle zakurzona. Jestem pewna, że nikt nie używał tej szafki od bardzo, bardzo dawna. O! Kto cię tam trzymał, jajko? Jajko? Mnie kojarzy się raczej z kryształem. Tak, wiem! Ale tylko spójrz! Czuję, że w środku coś jest! Coś magicznego! Oj, jajkoj! Kochamy cię i będziemy się tobą dobrze opiekować! Ach, nareszcie w domu! Co
teraz, mój mały jajko? Hej, pamiętasz, jak uczyłyśmy się kiedyś o inkubacji? O, pewnie! Wykluły się wtedy pisklęta! Na początku procesu, jak dobrze pamiętam, miałyśmy zapewnić im światło i spokój. A także upewnić się, że mają komfort i ciepło. Ale głównie dać dużo miłości. Super łatwe, bo to największy słodziak w historii, prawda? Tak, ty! O, Sunny, jesteś takim dobrym jajorodzicem. Wiem, że nie ma ust, ale czy może ma ochotę na przekąskę? Więc sprawdźmy! Trzymam kciuki! Hej, Poppy! Co robisz? Piekę! O! Nie możesz na to patrzeć! A? I żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Myślisz, że już śpi? Pewnie. Waj! Czujesz to? Trzęsienie ziemi? Nie, to tylko jajko się kręci. I błyszczy! Wykluwa się! Dalej, jajkoj, odwagi. Zawsze wiedziałam, że się wyklujesz. To się dzieje. Jesteśmy takie dumne. Chwila, musimy to nagrać, ale nie mam telefonu. Sunny, w tobie nadzieja. O, padła mi bateria. Musimy więc nagrać wideo w naszym umyśle. I cieszmy się realem. Witamy na świecie, maluszku. Najcudowniejsze zwierzątko na świecie! To jest najbardziej dziwna i tajemnicza rzecz, która nam się zdarzyła. I nie mamy wideo dowodu, że działo się to na naszych oczach. Nikt nigdy nam nie uwierzy. Dzieje, że zatrzymamy te torebki. Są obłędne. Wiesz, lepiej się nie przywiązuj. Co to znaczy, Sunny? Nic. Coś... nie chcę psuć niespodzianki. Take it to the beach, oh, oh yeah. Let your worries wash away with the waves. Take it to the beach, oh, oh.